Pani, z księdzem proboszczem na czele, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, i z księdzem ciekanym jeszcze. Tak. Patrząc na dzisiejszą liturgię słowa, dostrzegamy pewne podobieństwo między tym, co usłyszeliśmy, a tym, co przeżywamy w tym momencie tutaj, w tej parafii. Oto ewangelista przedstawił nam Jezusa, który przybywa do domu swoich przyjaciół w Betanii. Podobnie dziś do waszej wspólnoty przybywa ikona świętej rodziny Maryi, Józefa i Jezusa. Pan Jezus wtedy odwiedził rodzinę i dzisiaj też święta rodzina odwiedza rodzinę parafialną i też niejako wszystkie nasze rodziny w naszych domach. Dziś Pan Jezus przybywa w tej ikonie do waszej wspólnoty parafialnej, do waszych rodzin, waszych domów. Czy przychodzi On dzisiaj do domu swoich przyjaciół? Takie pytanie chciałbym postawić, aby sobie każdy z nas w swoim sercu próbował na nie odpowiedzieć. Czy święta rodzina, Pan Jezus, przychodzą dzisiaj do nas, do mojej parafii, do mojej rodziny, czy przychodzi do swoich przyjaciół? Z pewnością Pan Jezus właśnie za takich was uznaje. Jego relacja do nas jest zawsze pewna, nigdy nie jest podstępna. W słowach Jezusa nigdy nie ma drugiego dna. Zawsze chodzi o jedno, o zbawienie człowieka. Jezus, przychodząc do swoich przyjaciół, spotyka się z ciepłym przyjęciem. Tam, w ich domu, zostało wyprawione nawet uroczyste przyjęcie. Atmosfera jest bardzo rodzinna. Marta usługiwała. Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. I nagle dzieje się coś niesamowitego, a zarazem dziwnego. Maryja wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełni się wonią olejku. Olejek ten był naprawdę drogi i używany był przede wszystkim do celów kultycznych. Olejem namaszczono również ciała zmarłych po ich obmyciu, wyrażając szacunek wobec osoby zmarłej i jej ciała. I kiedy to wszystko się dzieje, do głosu dochodzi Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać, i zadaje pytanie, czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Jezus nie pozostawia bez odpowiedzi tej uwagi i oznajmia Judaszowi, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Czego uczy nas ta Ewangelia? Co dla siebie możemy zabrać z tego ewangelicznego doświadczenia, które stało się również naszym udziałem dzięki sprawowanej tutaj świętej liturgii? Po pierwsze, zobaczmy, że wokół Jezusa gromadzą się różni ludzie. Jedni są przy Nim, bo mają z Nim konkretną relację opartą na miłości, przyjaźni i wdzięczności. Podobnie jak Maria, Marta, Łazarz. Wiemy, że dla Pana Jezusa ich dom tam w Betanii był domem przyjaciół. To jest też takie bardzo znaczące, że tuż przed swoją śmiercią, przed swoją męką, przed pójściem, idąc do Jerozolimy, on jeszcze pamięta o swoich przyjaciołach i ich odwiedza.
takie ostatnie spotkanie, takie trochę pożegnanie z tymi, których tak kochał tutaj na ziemi, których odwiedzał, którzy byli Jego przyjaciółmi. Ale wiemy, że obok Pana Jezusa są również tacy, którzy są przy Nim, bo to po prostu przynosi im zysk. I to nie tylko materialny. Przykładem oczywiście może być w tym względzie Judasz, który jawi się w tym opowiadaniu jako oszust, kłamca i złodziej. Niestety i dzisiaj, mimo upływu 2000 lat od tamtych wydarzeń, sytuacja się nie zmienia znacząco. Dalej są tacy ludzie w Kościele, którzy są w Nim dlatego, że mają głęboką więź z Jezusem, bo Go kochają, bo czują się kochani, bo wiedzą, że jest w tym wszystkim Boży palec, ale są również tacy, którzy to miłosne uczucie zatracili. A jedyna zależność, jaka trzyma ich przy wspólnocie, to zależność jakiegoś zysku czy jakichś korzyści. Gdyby droga krzyżowa Jezusa jawiła się ludziom jako moment do zysku, wielu uczniów zdobyłoby się na odwagę, aby towarzyszyć Mu w tym momencie. Jaka nauka płynie z tego? Myślę, że uczy nas to tego, aby się z jednej strony nie gorszyć, a z drugiej strony nie stać na stanowisku, że Panu Bogu to obojętne. Bóg widzi. To nie jest tak, że wszystko uchodzi płazem. Bóg widzi serce człowieka. Podobnie jak Jezus wiedział, co naprawdę kryje się w sercu Judasza. Druga myśl, która wypływa z tego fragmentu Ewangelii, to nauka, abyśmy złych pragnień i dążeń nie osłaniali zasłoną dobra. To jest niestety bardzo częsty mechanizm, jaki człowiek potrafi stosować w swoim życiu, zaczynając już od lat dziecięcych. Ja przecież chciałem dobrze. Tak czasem dzieci tłumaczą się swojej mamie, swojemu tacie, gdy zbroją coś złego. Nie jest to mechanizm obcy również wśród dorosłych, nawet zwierzchników państw. Słyszymy przecież tłumaczenie Rosjan, że tak naprawdę wojna w Ukrainie spowodowana jest chęcią wyzwolenia spod wpływów nacjonalistów. Jakaś wymówka, jakieś wytłumaczenie czegoś, czego się tak naprawdę nie da wytłumaczyć. Judasz też mówił, że można było sprzedać ten olejek, a pieniądze rozdać ubogim. Bardzo ładne stwierdzenie. A w rzeczywistości chciał, aby te pieniądze trafiły do jego kieszeni, więc miał tam tym swój interes. Moi drodzy, nam, chrześcijanom, potrzeba prawdy. Ale nie tylko prawdy w znaczeniu, aby o niej słyszeć, ale przede wszystkim, by nią żyć. To jest również wezwanie ewangeliczne, które płynie z tej dzisiejszej Ewangelii. Abyśmy byli ludźmi prawdziwymi, w których nie ma podstępu, u których myśli, sądy i słowa są zgodne z rzeczywistością. I to też widzimy, jak bardzo jest to ważne w naszej rodzinie. Gdy w rodzinie nasze relacje są oparte na prawdzie, gdy się mówi to, co się myśli, ale nie po to, aby drugiego zniszczyć, zaatakować, ale aby budować jedność w rodzinie, to wtedy jakoś łatwiej jest o miłość, o zrozumienie. A jeśli się szuka tylko swojego interesu i do tego jeszcze wykorzystuje jakieś elementy i okazje do tego, aby wyszło na moje, no to nam trudno w takiej rodzinie, w takim małżeństwie, aby była tam taka prawdziwa jedność. Naprawdę nam w naszych rodzinach też potrzeba bardzo prawdy. Prawdy, którą nie po to, aby o niej słyszeć, ale po to, aby nią naprawdę żyć. I trzecia myśl związana z tą Ewangelią –
Przypomina mi słowa Jezusa: nie stawiajcie oporu złu. Jezus przecież już w tej chwili, w tamtej chwili mógł wyznać się na Judaszu, mógł go zdemaskować. Przecież on doskonale wiedział, co jest w sercu Judasza. Mógł go zdyskredytować, odsunąć od siebie, a jednak tego nie robi. Nie chodzi o to, że akceptuje to, co Judasz robił, ale daje mu jakąś szansę na nawrócenie, na zrozumienie. Pamiętamy ten fragment o drzewie, które uczniowie chcieli ściąć. Panie, zostaw je, ja je okopię, obłożę nawozem, a jeśli nie wyda owocu, możesz je wyciąć. Jezus jest tym, który chce zbawienia każdego człowieka, także Judasza. To, co implikuje, po pierwsze, jest to wielka nadzieja dla nas. Diabeł często podpowiada człowiekowi: zobacz, jesteś beznadziejny, grzeszny, grzeszysz. Twoja sytuacja już jest beznadziejna, nic się z tym nie da zrobić. Czasami my też to mamy. Wiele razy gdzieś w czasie rozmów z różnymi parafianami, czy tu w Polsce, czy w Brazylii, spotykałem parafian, którzy nie mogli sobie poradzić z jakimś grzechem i mówili: księże, to nie ma sensu, żebym się spowiadał. Nie ma sensu, żebym się bił w piersi za te moje grzechy, jak ja i tak ciągle wracam do tego samego. No pewno, że wracasz. Ale pamiętaj, że Pan Bóg czeka na ciebie, a diabeł chce cię w tym jakby niejako upewnić, abyś zrezygnował z tej walki. Ta walka już jest czasem łaski, ta walka już jest tą drogą do Pana Boga. A Jezus, Pan Jezus czeka na człowieka, czeka na to, aby mu przebaczyć. Nie rezygnuje z nas, ale chce naszego powrotu. Druga implikacja jest taka, że zło niszczy samo siebie i prowadzi do destrukcji. Do takiej destrukcji niestety doprowadziło Judasza, który powiesił się, bo utracił wiarę w to, że Pan Bóg może mu wybaczyć. On utracił wiarę w Boże miłosierdzie. To jest ta główna różnica między tymi dwoma apostołami, świętym Piotrem i Judaszem. Judasz, który nie wierzył w Boże miłosierdzie, nie ufał, stracił tą wiarę w Boże miłosierdzie, i Piotr, który z pokorą uznaje swoją słabość i przeprasza i wyznaje swoją miłość Panu Jezusowi. Piotr, który niejako oddał się w ręce Bożego miłosierdzia. I ten, który wierzył w Boże miłosierdzie, mimo że był grzesznikiem, został pierwszym papieżem. Ważne jest to, abyśmy nigdy nie zatracili wiary w Boże miłosierdzie. Nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, takiego poplątania, którego Pan Bóg nie mógłby nas wyplątać, którego Pan Bóg nie mógłby nas wyplątać, nie mógłby nam pomóc. Trzeba tylko stanąć w prawdzie i prosić o łaskę wiary i o Boże miłosierdzie. Dlatego nie traćmy tej wiary. Pamiętajmy o tej prawdzie w naszym życiu, w naszej codzienności, w naszych rodzinach i domach. Bóg jest Bogiem miłosiernym, który chce naszego zbawienia, który chce nawiedzać nasz dom, który chce, abyśmy byli Jego przyjaciółmi. Bo On jest naszym przyjacielem. Dzisiaj jest Wielki Poniedziałek. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Czyż to nie jest bardzo jasny dowód, że Jezus jest przyjacielem? On oddaje za nas swoje życie na krzyżu. Oddał swoje życie za nas. Nikt nie ma większej miłości niż ten, który oddaje swoje życie za przyjaciół. Dla Pana Jezusa my jesteśmy przyjaciółmi Jego. I zawsze będziemy. Od nas teraz zależy, czy my też staniemy się, czy On się stanie dla nas
przyjacielem, czy go przyjmiemy jak przyjaciela, czy będziemy jego przyjaciółmi. Tak jak dla Marty, Marii i Łazarza Jezus był przyjacielem i go przyjmowali w swoim domu z wielką radością. Amen.